Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj rozpoczynamy od kwestii Yellowstone oraz niepokojącego roju trzęsień ziemi, jaki został tam zarejestrowany. Wkrótce potem odniesiemy się do kwestii bardzo interesującej pracy naukowej, która, jeśli okaże się prawdą, zupełnie zrewolucjonizuje oblicze dzisiejszej fizyki. Natomiast na zakończenie opowiemy o wielkiej zagadce, jaką jest powstanie złota, które, jak się okazało, nie może być wyłącznym dziełem gwiazd neutronowych. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Wam wszystkim miłego seansu. No i może jeszcze zachęcić Was do odwiedzenia innych tworzonych przez nas kanałów wraz z kliknięciem w dzwoneczek i włączeniem wszystkich powiadomień. Nawiasem mówiąc, słyszałem, że odsubskrybowanie i ponowienie suba również zdziała cuda, ale to oczywiście zależy od Was. Tak czy inaczej, życzę Wam miłego seansu. Według amerykańskiej agencji geofizycznej USGS, w obrębie kaldery superwulkanu Yellowstone, znajdującego się w Parku Narodowym o tej samej nazwie, zarejestrowano niedawno rój trzęsień ziemi. Składał się on z 91 wstrząsów sejsmicznych, do których doszło jednego dnia. Najsilniejsze z nich nie przekraczały jednak 3 stopni w skali Richtera. Obszar Yellowstone jest uważany za jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie w całych Stanach Zjednoczonych. Lecz pomimo tak imponującego roju trzęsień ziemi, naukowcy twierdzą, że jest on daleki od najsilniejszego i najbardziej długotrwałego, jaki wystąpił w kalderze tego superwulkanu. Na przykład w 2017 roku jeden z rojów miał 2400 wstrząsów i trwał przez prawie 3 miesiące. Wówczas najsilniejszy z nich osiągnął siłę 4,4 stopnia w skali Richtera. Co ciekawe, te naturalne wstrząsy występowały w parku w tym samym czasie, co sztuczne, które były wywoływane przez specjalne ciężarówki przejeżdżające przez obszar parku w ramach projektu badania uśpionego superwulkanu Yellowstone. Planowe przejazdy pomagają w tworzeniu obrazów szczytu komory magmowej Yellowstone. Jednak według USGS te 91 trzęsień było naturalnymi zjawiskami sejsmicznymi, które przydarzyły się akurat wtedy, gdy miał miejsce eksperyment sztucznie indukowanych wibracji. Oznacza to, że ten rój trzęsień został zarejestrowany przez setki tymczasowych sejsmometrów obsługujących badanie. Niektórzy Amerykanie niezbyt pochlebnie komentowali pomysł indukowania wibracji w Yellowstone, sugerując, że dziwaczny rok 2020 nie jest czasem, w którym należy bawić się takimi rzeczami jak komora magmowa superwulkanu. Jednak według specjalistów z USGS poziom zagrożenia ze strony gigantycznego wulkanu jest niewielki i na całe szczęście nie ma śladów rychłej erupcji. Naukowcy twierdzą również, że nie mamy się czym martwić, bo na całe szczęście wulkan nie ma pojęcia, który mamy rok. Profesor fizyki z University of Minnesota, Vitalij Vanchurin, zasłynął niedawno w świecie astrofizyki swoją nową pracą naukową. Zaproponował w niej, że cały wszechświat może być w rzeczywistości olbrzymią siecią neuronową. Artykuł naukowy pod tytułem The World as a Neural Network ukazał się już jako preprint w repozytorium cyfrowym ArcSif. W dostępnym już teraz abstrakcie wspomina on o dostrzegalnych podobieństwach między sieciami neuronowymi oraz zachowaniem mechaniki kwantowej wraz z ogólną teorią względności. Jest to dość znacząca teoria, ponieważ jeżeli byłaby to prawda, mogłaby ona ustanowić długo oczekiwany pomost między tymi dwiema wzajemnie wykluczającymi się koncepcjami. Zgodnie z jego dokładnymi słowami, wiemy, że mechanika kwantowa działa całkiem dobrze w małych skalach, a ogólna teoria względności całkiem dobrze w dużych skalach. Ale jak dotąd nie byliśmy w stanie pogodzić tych dwóch teorii w ujednoliconej strukturze. Nazywa się to problemem grawitacji kwantowej. Oczywiście brakuje nam czegoś dużego, ale co gorsza, nie wiemy nawet jak postępować z obserwatorami. Jest to znane jako problem pomiaru w kontekście mechaniki kwantowej i problem pomiaru w kontekście kosmologii. Wtedy można by uargumentować, że nie istnieją dwa, ale trzy zjawiska, które należy ujednolicić. Mechanika kwantowa, ogólna teoria względności i obserwatorzy. 99% fizyków powiedziałoby ci, że mechanika kwantowa jest najważniejsza i wszystko inne powinno jakoś się z niej wyłonić, ale nikt nie wie dokładnie, jak można to zrobić. W tym artykule rozważam inną możliwość, że mikroskopijna sieć neuronowa jest strukturą podstawową i wszystko inne, a więc mechanika kwantowa, ogólna teoria względności i makroskopowi obserwatorzy wyłaniają się z niej. Nie da się ukryć, że koncepcja ta jest dość odważna i nie zyskała sobie dlatego wiele entuzjazmu wśród społeczności naukowej.
Jest to zresztą zrozumiałe podejście, biorąc pod uwagę, z jak ważnym odkryciem mielibyśmy tutaj teoretycznie do czynienia. Warto jednak nadmienić dla tych, którzy zagubili się w naukowym żargonie, że sam autor zaprzecza jakoby fakt, iż nasz świat miał stanowić sieć neuronową, oznaczał, iż otaczająca nas rzeczywistość jest hologramem. Cytując jego słowa, nie, żyjemy w sieci neuronowej, ale możemy nigdy nie zauważyć różnicy. Zapewne mało które z was pamięta, ale jeszcze w 2017 roku astronomowie wykryli kolizję dwóch gwiazd neutronowych i potwierdzili, że podczas tych zderzeń powstają pierwiastki cięższe od żelaza. Założono więc, że to właśnie te kosmiczne zjawiska są głównym źródłem niektórych pierwiastków ciężkich, takich jak chociażby złoto. Jednak najnowsze badania wskazują raczej na to, że gwiazdy neutronowe odpowiadają za istnienie jedynie niewielkiej ilości złota w kosmosie, a zatem zagadka wciąż pozostaje nierozwiązana. Uważa się, że podczas wielkiego wybuchu powstał cały wodór, hel i lit. Pozostałe naturalnie występujące pierwiastki są efektem różnych procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach. Powstałe w ten sposób elementy uwalniane są podczas eksplozji supernowych lub wraz z wiatrem słonecznym. Dotychczas zakładano, że połowa wszystkich pierwiastków cięższych od żelaza, takich jak tor i uran, powstały na drodze kolizji gwiazd neutronowych. Dopiero najnowsze analizy przeprowadzone przez panią astronom Amandę Caracas w ramach projektu Astro 3D wykazują, że rola gwiazd neutronowych została najwyraźniej mocno przeszacowana, a za powstanie większości ciężkich pierwiastków odpowiadają supernowe, które podczas zapadania się wirują i generują potężne pole magnetyczne. Przygotowany przez naukowców nowy model znacząco zmienia obecnie przyjęty model wszechświata. Wyjaśniono w nim obecność srebra, ale nie złota. Zdaniem badaczy konieczne może się okazać odkrycie nowego typu gwiezdnej eksplozji lub reakcji jądrowej, która odpowiada za obecną ilość złota we wszechświecie. Z wyjątkiem wodoru nie ma takiego pierwiastka, który mógłby powstać tylko z jednego typu gwiazdy. Część węgla w kosmosie pochodzi od umierających gwiazd o niskiej masie, a druga część z supernowych. W tym samym czasie część żelaza pochodzi od zwykłych supernowych masywnych gwiazd, a pozostała część to wytwór supernowych typu Ia. Pary masywnych gwiazd związanych z grawitacją mogą przekształcić się w gwiazdy neutronowe, a w momencie kolizji powstają jedne z najcięższych pierwiastków występujących w naturze. Niestety, ale kwestia pochodzenia złota wciąż pozostaje niewyjaśniona, choć przyszłe eksperymenty w laboratoriach pozwolą wyjaśnić, czy ten cenny dla ludzkości pierwiastek być może powstaje w wyniku nieznanych ludzkości procesów, bądź też faktycznie jest dziełem kolizji gwiazd neutronowych, które mogą występować znacznie częściej niż do tej pory przypuszczano. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesują was tego typu treści, gorąco zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej zmianynaziemi.pl, zaobserwowania naszych mediów społecznościowych oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę wam wszystkim miłego dnia.